Was bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie, rozważaniu. Tak jak zapowiadałem, dzisiaj przejdziemy już wreszcie do tekstu, będziemy analizować bezpośredni tekst tego listu, ale z tego, co już dotychczas mówiłem, mam nadzieję, że w jakiś sposób zachęciłem was do tego listu, abyście inaczej na niego troszeczkę spojrzeli i by on był bardziej też, że tak powiem, przyswajany troszeczkę nie tylko jako Boże Słowo, bo to jest Boże Słowo, ale również jako coś, co jest skierowane bezpośrednio do mnie, do każdego z nas indywidualnie. Dotychczas o tych wstępnych sprawach, o których mówiłem, było to tak, jakbyśmy chodzili dookoła pięknego gmachu, który został zaprojektowany przez wspaniałego architekta. Oglądaliśmy, podziwialiśmy pewne rzeczy, pewne wartości, zwracaliśmy uwagę na to, kiedy powstał i tak dalej. Ale wiecie, to, co najcenniejsze w takich pięknych zabytkach, to znajduje się w środku. I dlatego warto wejść do środka, warto zajrzeć do środka, by zobaczyć te prawdziwe wartości. Dzisiaj oczywiście będę chciał już na niektóre z nich zwrócić uwagę. Będziemy dziś mówić o wyższości Chrystusa i to względem najpierw proroków, potem oczywiście względem aniołów w drugim punkcie i pojawi się także pierwsze ostrzeżenie. Pamiętacie, mówiłem, że w tym liście znajduje się seria 7 ostrzeżeń. Dzisiaj zwrócimy naszą uwagę na pierwsze z nich. Tak więc to mniej więcej jest zaplanowane na dzisiejszy, ten trzecie rozważanie, jeśli chodzi o list do Hebrajczyków. Wyższość Chrystusa względem proroków. Boże poselstwo dawniej i dziś. I przeczytajmy może pierwszy fragment, właśnie tych kilka pierwszych wersetów. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Tylko 3 wersety, ale drodzy, jaka ogromna treść jest tutaj zawarta. Właściwie to można by było każdy z tych wersetów podzielić na kilka oddzielnych wykładów, aby im się bliżej przyjrzeć. Popatrzmy na pierwszy tylko werset. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy. Bóg jest Bogiem mówiącym. Jakże często bywa tak, że chrześcijanie mają pragnienie, aby usłyszeć Boży głos, ale jak gdyby nie słyszą tego głosu i nie dociera on do nich. Bóg jest Bogiem, który mówi. On mówił kiedyś i on mówi teraz. Bo w pierwszym wersecie jest napisane, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy, a ostatnio, w drugim wersecie, u kresu tych dni, a więc w naszym czasie, przemawił do nas przez Syna. Bóg przemawia. Problem jest tylko w tym, że bardzo często my tego głosu nie rozpoznajemy, albo nie chcemy dać posłuchu. Nie chcemy po prostu przyjmować do wiadomości, że to jest coś, co Bóg kieruje do nas. Ale popatrzmy się bliżej pewnym
innym jeszcze aspektom tego początku tego listu. Zwróćmy uwagę, że pierwsze zdanie tego listu, podmiotem tego zdania jest Bóg. Są trzy takie księgi, które w taki sposób się rozpoczynają. A więc list do Hebrajczyków jest jednym z nich. Popatrzcie na pierwszą Mojżeszową, pierwszy werset Biblii. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A więc podmiotem tego zdania jest Bóg. I to jest pierwsze zdanie Biblii. I Bóg jest tutaj wyeksponowany jako ten, który istnieje, który coś czyni, który po prostu działa. A więc na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Drugie takie miejsce to Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I jako trzecie miejsce to ten właśnie list do Hebrajczyków, który czytaliśmy. Jak Bóg przemawia? W tym pierwszym wersecie jest użyte słowo greckie, ale nie musicie go zapamiętywać. Ono służyło do zupełnie innego, że tak powiem, na seminariach, na wykładach. Tam też korzystałem z tej prezentacji. Cechy Bożego przemawiania do człowieka. Często i wielokrotnie. To nie jest tak, że Bóg przemówił tylko raz i potem zamilkł. Owszem, był taki okres 400 lat milczenia. To jest ten okres między Starym a Nowym Testamentem, kiedy jak gdyby teologowie, bibliści stwierdzają, że był to czas ciszy, czas Bożego milczenia. Bóg nie przemawiał do ludzi bezpośrednio. Natomiast Bóg przemawia często i wielokrotnie. Ale również w tym samym wersecie jest inna cecha Bożego przemawiania. Że Bóg nie przemawia ciągle tak samo. Bo my bardzo chętnie byśmy się przyzwyczaili i wtedy byśmy wiedzieli, a to mówi Bóg, bo tak właśnie Bóg mówi. Ale Bóg przemawia różnorodnie, używając różne sposoby przemawiania. Dlaczego? Możemy się zastanowić, dlaczego Bóg w ten sposób czyni, że mówi wielokrotnie i że używa różnych sposobów. Zapewne wielu z was wychowywało dzieci. Czy wystarczyło dziecku powiedzieć raz, że coś jest gorące i nie powinno dotykać? Albo że coś jest niebezpieczne? Trzeba to powiedzieć kilka razy i czasami kilkanaście razy. I to na różne sposoby. I spokojnie, i głośniej. No, metod jest mnóstwo. A najczęściej przemówi do dziecka wtedy fakt, kiedy się sam sparzy. Wtedy dociera, aha, mówiono mi, ale nie zwracałem uwagi. Z tym, że to, że się sparzył, to już nie przemawia do niego. Czasami ludzie wierzący uważają, że Bóg przemawia przez doświadczenia. Bóg dopuszcza do doświadczeń, ale Bóg nie używa ich jako środka do przemawiania. Ja przynajmniej nie za bardzo umiem się z tym pogodzić i nie znajduję takiego potwierdzenia w Bożym Słowie, żeby Bóg używał, nie mógł inaczej, więc wreszcie złamał mi nogę i przemówił do mnie. No, troszkę to byłoby zbyt okrutne, przynajmniej w moim pojęciu. Bóg ma sposoby, aby przemawiać. To, że Bóg wykorzystuje chorobę czy doświadczenie, to jest zupełnie coś innego. Ale Bóg nie posyła tego po to, żeby do nas przemówić. Czasami używa tego, kiedy się coś wydarzy, no bo jeśli chodzimy własnymi drogami, no to potem nic dziwnego, że mogą nas spotkać różne zaskakujące sytuacje. Ale idźmy dalej, bo to nie jest, że tak powiem, przedmiotem i celem dzisiejszego rozważania.
Dalej, Bóg przemawia w zależności od okresu czasu, dawniej i teraz. I teraz kolejna cecha Bożego przemawiania, czy właściwie jak to ujmuje ten werset. Bóg przemawia do człowieka przez. Przez człowieka. Przez kogo przemawiał dawnymi czasy? Przez proroków, przez aniołów. Bóg przemawia przez. I dalej, to Boże przemawianie jest kierowane do. Bóg przemawiał przez, do kogo? Do naszych ojców. A więc do tych, którzy żyli przed nami, do poprzednich pokoleń. Ale Bóg teraz też przemawia do. Do kogo? Do nas. Przemawia przez Syna. A więc przedtem używał proroków, aniołów, a teraz używa swojego Syna i przez Niego przemawia do człowieka. Przemawia przez Ducha Świętego, przemawia w ten sposób teraz do nas. A więc te dwa słowa charakteryzujące Boże przemawianie, Boże słowo, które kieruje do nas, że Bóg ma zawsze cel, aby go osiągnąć w naszym życiu. I dlatego mówi przez i do. Czasami jest tak, że jesteśmy na nabożeństwie, słyszymy kazanie, jakieś rozważanie. Wszyscy tego słuchają, a ktoś jeden siedzi i mówi, to jest słowo skierowane konkretnie do mnie. Czy było to słowo kaznodziei, który przemawiał? Nie. Bóg użył kogoś, przez którego mógł przekazać zdanie, jakąś myśl, która była skierowana do człowieka. Jestem przekonany, że zdarzyło wam się przynajmniej parę razy w życiu coś takiego przeżyć, że wydawało wam się, że jesteście jedyną osobą, która jest na sali, do której była skierowana dane słowo. Mnie takie coś jest bardzo bliskie. Przed bardzo wielu laty, aż się dziwię, że tyle lat już minęło, przyjeżdżał do nas taki misjonarz, on był Anglikiem, ale przyjeżdżał do nas z Indii, starszy brat Gross. Wtedy starsze pokolenia pamiętają zapewne jego kazania, jego odwiedziny po naszych zborach. Wtedy odwoływaliśmy wszystkie nabożeństwa, jakie były, nie patrząc, czy niedziela, czy nie, tylko jak był w Wapienicy, to wszyscy przyjeżdżali do Wapienicy, jak był w Ustroniu, to my do Ustronia, nie tu, tylko to było jeszcze przy stawie. Jak był w Wiśle, to my do Wisły, czy do Cieszyna, ale jeździliśmy. I pamiętam takie jego jedno z kazań, które zaskoczył wszystkich. Mówi, w Wapienicy to było, mówi, wiecie co, powiem wam, coś niezwykłego. Dużo was się dzisiaj tu zgromadziło, ale ja was chcę zasmucić. Ja mam dzisiaj słowo do jednego człowieka. Ja nie wiem, do kogo ja będę mówił, ale ja tylko będę mówił do jednego człowieka. I było to słowo o powołaniu do służby. Po nabożeństwie, gdy wychodziłem, a wiecie, myśmy wtedy nie siedzieli, tak już było kiedyś ustalone, że mężczyźni siedzieli z jednej strony, ich żony z drugiej strony, także nie siedziałem ze swoją żoną. A ja, gdy wychodziliśmy z kaplicy, a moja żona mówi do mnie, Edwarda, ja wiem do kogo. Ja mówię, cicho, ja też. Także coś z tego jest mi bliskie i rozumiem. Ale przejdźmy dalej. Porównanie przekazu Bożego Słowa w kontekście Starego i Nowego Testamentu. Jak wyglądały te objawienia starotestamentowe? Zobaczcie, objawienia starotestamentowe zazwyczaj były fragmentaryczne. One tylko odsłaniały rąbek całości przekazu. Dopełnieniem czy wypełnieniem Bożego planu zbawienia
tego, że Bóg zainteresował się człowiekiem, swoim stworzeniem, koroną stworzenia, jest objawienie w całości uzupełnione czy przedstawione w Nowym Testamencie. A więc porównanie tych przekazów jest tutaj na korzyść Nowego Testamentu, czy na korzyść tego, co Bóg mówi przez swojego Syna. Objawienie w Starym Testamencie było okazjonalne, od czasu do czasu. Oczywiście Bóg powoływał sobie proroka, przemawiał do niego i doszło słowo Pana tej treści. Prorok stawał gdzieś tam i przekazywał to słowo albo królowi, albo ludziom. Po prostu przemawiał Bóg okazjonalnie do danej okoliczności. Przekazywanie Bożego Słowa przez Syna rozpoczęło się 2000 lat temu i ono trwa. Ono jest ciągle aktualnym. Ono ciągle trwa. Wiele proroc Starego Testamentu przeminęły. Słowa, które mówił Bóg do Abrahama, niektóre mają jeszcze swoje znaczenie do dnia dzisiejszego, ale o całym tym zabezpieczeniu, o błogosławieństwie, które Abraham miał otrzymywać, czy inni. Po prostu wiele z nich miało swój czas, wypełniło się i zakończone zostało. Natomiast to, co objawia, co przekazuje Bóg przez swojego Syna, jest trwałe, jest stałe, jest niezmienne. Dalej, zauważać można bardzo wyraźnie, że w Starym Testamencie Bóg przygotowuje człowieka, Bóg przygotowuje swój naród do tego, aby oczekiwali na Mesjasza, na finał jego planu zbawienia. I dlatego progresywnie pojawia się coraz to więcej tych mesjańskich proroctw czy opisów w Starym Testamencie, które przybliżają postać Mesjasza. Aż dochodzi do takiego punktu, kiedy w proroctwie Izajasza mamy bardzo dokładny opis mającego przyjść Chrystusa, Mesjasza. Finałem czy pełnią tego przekazu Bożego stało się fakt, kiedy Jezus Chrystus, chodząc po tej ziemi, zaczął rozmawiać z ludźmi, zaczął objawiać samego siebie, ale także objawiać Boga, przede wszystkim Boga, mówiąc, że On jest Jego posłańcem, jest Jego Synem. Także to przemawianie Boże jest tutaj bardzo mocno podkreślone. Stary Testament, objawienia były na dawne czasy. To nie znaczy, że chcę powiedzieć, nie czytajmy Starego Testamentu, bo on nie jest już aktualny. Nic podobnego. Ale te wszystkie myśli tam zawarte stanowią dla nas pewnego rodzaju tylko obraz. One już nie są rzeczywistością tą bezpośrednią dla nas. My możemy tylko czerpać z wartości, z myśli, które tam są zawarte, ale to nie jest tak. Gdybym tu miał szklankę i coś przed ekranem, na przykład postawiłbym tą szklankę przed rzutnikiem, to wtedy co widzielibyście na ekranie? Cień. Stary Testament jest cieniem rzeczy przyszłych. Co możemy powiedzieć, patrząc na cień? Patrząc na cień możemy powiedzieć, o, z tej strony to ten przedmiot jest okrągły. Z tej strony wygląda jak prostokąt. Prawda? Wyobrażacie sobie cień szklanki puszczany na ekran w ten sposób. Ale czy moglibyśmy powiedzieć, czy ta szklanka jest przeźroczysta, czy jest pełna, czy jest pusta, jakie ma kolory? Nic z tych rzeczy. Cień wielu informacji nie przekazuje. Cień przekazuje bardzo dużo informacji, ale nie wszystkie. Natomiast przekaz nowotestamentowy, ewangeliczny jest pełnym przekazem ze wszystkimi wartościami, ze wszystkimi kolorami, które można byłoby przekazać. Jest dlatego o tyle wartościowszy, bo uzupełnia. I teraz patrząc na to, co było zapowiadane w Starym Testamencie,
w Nowym Testamencie widzimy w pełni barw i w rozwinięciu. Tamto było przekazywane przez proroków, a to objawienie jest przekazywane przez Syna. To są wartości, które wynikają tylko z tego pierwszego fragmentu, z pierwszego w zasadzie wersetu listu do Hebrajczyków. Tamto było przekazywane przez wiele osób, to przekazywane jest przez jednego, przez Syna. Autor miał pewien cel, dlaczego tak to porównuje. Dlatego, że chce pokazać wyższość Chrystusa względem proroków. Ten list został tak skonstruowany, że w pierwszej momencie, w pierwszej części pokazuje osobę Jezusa Chrystusa, pokazuje Jego cechy, pokazuje Jego imiona, ale wszystko w kontekście, że jest On wyższym, ważniejszym niż ci, którzy byli przed Nim, którzy przed Nim występowali. Przyjrzyjmy się takim miejscom. List do Hebrajczyków, znów ten sam tekst, który czytaliśmy, tytułuje Chrystusa mianem Syna. W Ewangeliach spotykamy słowo Syn w połączeniu z dodatkowymi określeniami. Wtedy występuje jako Syn Człowieczy, wskazując na człowieczeństwo Jezusa, ale też występuje w Ewangeliach określenie Syn Boży, wskazując na Jego bóstwo. A więc to jeden z pierwszych tytułów Chrystusa, który tutaj się pojawia, mianowicie Syn. Określenie Syn w odniesieniu do Chrystusa określa unikalną społeczność Chrystusa z Ojcem, Pana Jezusa z Ojcem. W Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale, w 17, czy w 17 rozdziale i w 5 wierszu. Popatrzmy na te teksty. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Bóg, Ojciec z nieba potwierdził ten fakt w czasie chrztu w Jordanie. Następnie w 17 wersecie, gdy On jeszcze mówił, chodzi o przemienienie na górze, gdy On jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. Tutaj doszło do czegoś takiego, że w oczach apostołów, w oczach Piotra, Jana i Jakuba, którzy zostali zaproszeni na tą górę, naraz wydawało się im, że Eliasz i Mojżesz i Jezus to są po prostu partnerzy z tej samej półki, tej samej wartości. Jak gdyby zatracili tą perspektywę wyższości Chrystusa. I dlatego, kiedy tylko Piotr zaczął mówić o tym, że zbudują 3 namioty, to Bóg natychmiast zaingerował. Zwróćcie uwagę, gdy on jeszcze mówił, gdy Piotr jeszcze mówił, to wynika z poprzedniego wersetu, gdy Piotr jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i rozległ się głos z obłoku. Ten jest Syn mój miły, umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. A gdy obłok minął, nie było Mojżesza i Eliasza. Został tylko Chrystus. Tak więc to są bardzo istotne rzeczy, jak Bóg Ojciec akcentuje, podkreśla autorytet Syna Jezusa Chrystusa. Również pozycja w hierarchii względem stworzenia. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. To jeden z przykładów, a w 10 rozdziale tejże samej Ewangelii, w 30 wersecie, ja i ojciec jedno jesteśmy. I Żydzi znów znosili kamieni, aby go ukamionować. A więc
ta wyższość Jezusa była nie do przyjęcia przez Żydów. Żydom to w żaden sposób jakoś nie mieściło się w głowie, nie pasowało im to. Popatrzmy na, jeszcze raz na określenia osoby Chrystusa zawarte w tych trzech pierwszych wersetach. Wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio okresu tych dni przemówił do nas przez Syna. I teraz popatrzcie określenia tego Syna. Ile ich tu jest, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, a więc dziedzic wszechrzeczy, przez którego wszechświat stworzył. On, czyli Jezus, jest odblaskiem chwały i odbiciem Bożej istoty. Jezus podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dokonuje oczyszczenia z grzechów. Zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Taki krótki fragment, a tyle akcentu położonego na osobę Jezusa Chrystusa. To jest po prostu wręcz niewiarygodne, wydawać by się mogło, że na coś takiego trzeba byłoby napisać całe tomy. A autor miał taką inspirację i prowadzenie przez Ducha Świętego, że dosłownie w kilku wersetach zawarł tak olbrzymią informację o Jezusie, o Chrystusie. Dlatego też nic dziwnego, że list do Hebrajczyków jest jednym z najbardziej chrystologicznych pism Nowego Testamentu. Nie ma drugiego tak mocno akcentującego i opisującego Chrystusa w różnych aspektach. A niektóre cechy, o których będziemy później kiedyś mówić, występują tylko w tym liście i nigdzie indziej. Żeby zaspokoić waszą ciekawość, powiem, nigdzie nie znajdziemy funkcji Chrystusa, który pełni rolę kapłana. A w liście do Hebrajczyków przedstawione jest kapłaństwo chrystusowe w jakże szczegółowy i bardzo obszerny sposób. To jest tylko w liście do Hebrajczyków zawarta ta informacja. Więc teraz pomyślmy, gdyby nie było listu do Hebrajczyków, ile straciłoby w przekazie ewangelicznym, w przekazie Bożego Słowa w kontekście całej Biblii, ile straciłaby wartość tego. Więc ten list jest naprawdę czymś wyjątkowym pod tym względem. Tutaj wracam więc do tych rzeczy. Dziedzic wszechrzeczy, stworzyciel, pośrednik stworzenia wszechświata, odblask chwały Bożej, odbicie istoty Boga, to, co czytaliśmy przed chwilą w tym drugim i trzecim wersecie. Podtrzymujący wszystko mocą swojego słowa, dokonuje oczyszczania z grzechów. Siedzi po prawicy majestatu na wysokościach. Przejdźmy dalej do pewnych określeń. Zwrot Synowie Boży. Synami Bożymi określane w Biblii określane są dwie grupy stworzeń: aniołowie i ludzie. W stosunku do ludzi, to do tych, którzy przyjęli wiarą dzieło Jezusa Chrystusa. A więc synami Bożymi jesteśmy. Również Biblia używa tego określenia w stosunku do aniołów. Ale chcę bardzo mocno podkreślić, że te rzeczy, te określenie Synowie Boży jest określeniem stworzenia, bo i aniołowie, i my ludzie jesteśmy Bożym stworzeniem. I dlatego też zwróćcie też uwagę na to, że Biblia zawsze używa liczby mnogiej, jeśli mówi o aniołach jako synach Bożych, czy o ludziach jako synach Bożych. To, że jesteśmy synami, córkami Bożymi, możemy w ten sposób powiedzieć, ale nie możemy powiedzieć: jestem Bożym synem w liczbie pojedynczej, jestem Bożą córką. Nie. Jesteśmy Bożymi synami, jesteśmy Bożymi dziećmi w liczbie mnogiej. To samo z aniołami. Żaden z aniołów nie może powiedzieć: jestem Synem Bożym. Ten przywilej
ma tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. On jedynie jest tym umiłowanym, tym, który jest Bogiem. I dlatego tutaj chcę to podkreślić, bo czasami niektórzy, nawet spotkałem kiedyś człowieka, który mi wręczył swoją wizytówkę z imieniem, nazwiskiem, z adresem, numerem telefonu, a jaką funkcję napisał Boży Syn. Byłem zszokowany tym, mówię, słuchaj, ja nie chcę z takim Bożym Synem mieć do czynienia. Oddaję mu tą wizytówkę, mówię, nie interesuje mnie coś takiego. Gdybyś napisał, dzieckiem Bożym jestem, no to byłbyś moim bratem i wtedy wszystko byłoby na miejscu, ale Bożym Synem nie, to ja mam jednego Bożego Syna, któremu dziękuję za zbawienie. I zwróćcie uwagę, Boży Syn jest Stworzycielem. Synowie Boży zostali stworzeni. Boży Syn jest odwieczny, a wszyscy synowie Boży mają swój początek. Nawet jeśli aniołowie jako te istoty, które Bóg stworzył i które są nieśmiertelne, mają swój początek. Nie mają końca, ale mają swój początek. Tak samo my, ludzie, zostaliśmy stworzeni, mamy swój początek. Czy będziemy mieć swój koniec? Też nie. Żyć będziemy wiecznie dzięki Jezusowi Chrystusowi, ale jesteśmy stworzeniami, które mają swój początek. Boży Syn nie ma początku i nie ma końca, jest odwieczny, jest równy Bogu, jest Bogiem, a wszyscy synowie Boży są poddani Bogu, bo są Jego stworzeniem. Boży Syn jest Bogiem, a synowie Boży to aniołowie i ludzie. Mówiłem wcześniej, analizując list do Hebrajczyków, że autor używa właśnie mnóstwa kontrastów. Oto właśnie te kontrasty występują. Po co to używa? Dlaczego tak konstruuje swój przekaz treści? A mianowicie przez kontrast uwypuklana jest prawda, którą chce podkreślić. A on chce podkreślić ważność i rolę Jezusa Chrystusa, Jego wyższość nad wszystkim innym, wszystkimi innymi postaciami, które występują w Bożym Słowie czy w przekazywaniu Bożego Słowa ludziom. A więc kontrasty służą właśnie temu. I jeszcze raz podkreślenie, że Synowie Boży występuje w liczbie mnogiej, co podkreśla unikalność tytułu Boży Syn. To też pewien kontrast. W liczbie mnogiej Synowie Boży i w liczbie pojedynczej Boży Syn. To jest wyjątkowy tytuł, który jest przypisany tylko i wyłącznie Panu Jezusowi Chrystusowi. Wyższość Chrystusa względem aniołów. Dlaczego tak mocny akcent został położony na pokazanie pozycji Chrystusa wobec aniołów? Żydzi, a do tego wrócimy. Po pierwsze, że była to mocna polemika z gnostycyzmem, który to jest taki pogląd, który już wtedy stawał się bardzo modny. Traktował Jezusa i aniołów jako duchowych pośredników pomiędzy Bogiem i człowiekiem. A więc degradacja jak gdyby Jezusa do poziomu anioła, posłannika, posłańca Bożego, ale nie Boga. Do dnia dzisiejszego są tacy ludzie, którzy podobne treści pozwalają sobie w dalszym ciągu głosić. Ale po drugie, podkreśla autor, szczególnie dla Żydów, ten kontrast między Chrystusem a aniołami, bo Żydzi przypisywali szczególną rolę aniołom. Oni byli wyjątkowo uwrażliwieni, darzyli wielką sympatią, autorytetem aniołów. Nie ma się co dziwić, że tak robiono. No, gdy pojawiali się aniołowie, to było to wielkie wydarzenie i czytamy o tym w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Na początku Ewangelii, kiedy na przykład anioł objawił się Zachariaszowi, kapłanowi w miejscu najświętszym, no i to budziło respekt.
I w umysłach ludzi, tak samo jak postać Mojżesza czy inne starotestamentowe postacie, w umysłach ludzi te postacie to były niedoścignione autorytety, bardzo ważne osobistości, ale Chrystus jest ponad tym wszystkim i autor chce to za wszelką cenę pokazać. Więc w tej pierwszej części on to pokazuje w stosunku do proroków, pokazuje to do aniołów, w stosunku do aniołów, ale już w trzecim rozdziale będziemy widzieć, że robi to w stosunku do Mojżesza. A w czwartym rozdziale będzie to robił w stosunku do Jozuego. A więc tych wiodących takich postaci, które w umysłach odbiorców, którzy czytali ten list, były to autorytety, które oni szanowali. I na przykład Żydzi przypisywali aniołom zasługę przy przekazywaniu zakonu Mojżeszowi. Popatrzcie, o tym nawet czytamy w Dziejach Apostolskich i w liście do Galacjan. W Dziejach Apostolskich, w 7 rozdziale, 53 wersecie czytamy: wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. A więc rola aniołów przy przekazywaniu zakonu Mojżeszowi została tutaj podkreślona. Czy w liście do Galacjan, czymże jest więc zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Więc Żydzi naprawdę darzyli wielkim szacunkiem i w ich przekazach aniołowie odgrywali bardzo istotną rolę. Tak więc wyższość Chrystusa nad aniołami, dalszy ciąg. Oni zwiastowali Boże zamiary. W pierwszej księdze Mojżeszowej, kiedy odwiedzają Abrahama, przychodzą i objawiają Abrahamowi to, co Bóg ma zamiar uczynić w późniejszym czasie. Czy to zapowiada narodzenie się syna, czy zniszczenie Sodomy i Gomory. Tam jest wiele tych wizyt, które brali udział aniołowie. Podobnie anioł pojawia się kiedy Hagar wyrzucona i w rozpaczy znajdowała się na pustyni z polecenia Bożego, aniołowie przyszli, aby usługiwać Hagar. Podobnie prorok Bileam i jego oślica potrafią być dla człowieka niewidzialni, ale osioł zobaczył, bo stanął, nie był w stanie przejść, a więc kolejny przykład pojawiania się aniołów, czy w drugiej królewskiej pobicie 185 tysięcy Asyryjczyków w jedną noc, to pod Samarią okazuje się, że mają potężną moc. W księdze Daniela anioł objawia widzenie, które później Daniel był w stanie przekazać królowi. Autor nie umniejsza roli aniołów w historii przekazywania Bożego Słowa, Bożego usługiwania, ale jest podkreślone bardzo wyraźnie, czy akcentowane jest bardzo wyraźnie pozycja Chrystusa wobec aniołów. I oto przykłady tylko z pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków. W 5 wersecie, w 6, w 8, w 9, 10, 11, 12 i 13 autor przedstawia pozycję Chrystusa i relacje w stosunku do nich. Wskazując na taką pozycję syna, autor zmierza do tego, aby przekonać swoich czytelników, że Chrystus jest tym oczekiwanym przez Żydów Mesjaszem. Przejdźmy teraz już do drugiego rozdziału, do pierwszego ostrzeżenia.
To jest bardzo ważne ostrzeżenie, które się pojawia już na początku tej księgi, w drugim rozdziale. Przeczytajmy ten tekst. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. I teraz zwróćcie uwagę, bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów, tutaj autor nie przekreśla, że oni sobie tam swoje rzeczy gadali, mało ważne. Nie taki kontrast. Zwróćcie uwagę, bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, kolejny kontrast, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw ono było zwiastowane przez Pana, przez Jezusa, przez Chrystusa, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Tutaj chciałbym mocno podkreślić pierwsze słowo, które tutaj, taki klucz, który wskazuje, że pojawi się ostrzeżenie. Dlatego. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej, gdy mówili aniołowie, trzeba było tego słuchać. Bo jeśli nie, to nie uszło uwadze Boga. To przynosiło konsekwencje. Dlatego my musimy tym większą uwagę, tym baczniejszą uwagę zwracać na to, co słyszeliśmy. Dlaczego? Bo nie od aniołów usłyszeliśmy Ewangelię. Bo mówił, przekazywał nam ją sam Boży Syn. W związku z tym to pierwsze ostrzeżenie jest bardzo mocne. I tutaj chciałbym zaznaczyć w drugim wersecie te dwa słowa: przestępstwo i nieposłuszeństwo. Czym jest przestępstwo? Przestępstwo jest zrobieniem czegoś, co jest zabronione, co jest zakazane. To jest przestępstwo. Jeżeli coś robisz, a coś, co było zakazane, co jest zakazane, to jest przestępstwo. Natomiast nieposłuszeństwo jest nierobieniem tego, co zostało nakazane. A więc jest to jak gdyby przeciwstawna sytuacja. Jeszcze raz powtórzę. Przestępstwo to jest to, co robisz, a jest zakazane. Przestępstwem było zjedzenie owocu, bo to było zakazane. A nieposłuszeństwo jest czymś, czego nie robisz, a zostało ci nakazane. Kiedy Bóg mówi idź i uczyń coś, a ty nie wiem, czy Bóg to chce naprawdę. Może nie dziś, może nie teraz. Wtedy to jest nieposłuszeństwo. I dlatego autor jest tutaj bardzo precyzyjny i podoba mi się, że cały obszar naszego jak gdyby działania, życia, funkcjonowania jest zawarty. I znów zawarty jest w takich bardzo prostych dwóch słowach. Wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotykało się ze słuszną odpłatą. Jakże więc ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? I podkreślane jest po raz kolejny fakt, że są to ludzie już z drugiego co najmniej pokolenia czy trzeciego, o czym mówiłem wcześniej. Mianowicie najpierw ono było zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. To ostrzeżenie, nie zbaczajmy z drogi. Te ostrzeżenia mają wszystkie bardzo podobny charakter. W jednym tylko przypadku będzie drobna zmiana, ale gdy dojdziemy do tego, to wtedy zwrócę na to uwagę. Wszystkie one, zwróćcie uwagę na autora. Nie mówi, uważajcie, abyście nie zboczyli z drogi. Ja nie, bo ja jestem wyjęty poza kontekst. Nie. Dlatego musimy, liczba pierwsza, znaczy osoba pierwsza liczby mnogiej, nie zbaczajmy z drogi.
musimy zwracać uwagę. Słyszeliśmy to słowo. Autor jest razem z nimi, razem ze swoimi czytelnikami. Stoi po tej samej stronie, co jego czytelnicy. A więc jest to jak gdyby łagodna taka forma przekazu ostrzeżenia, bo można zbaczać z drogi. I tutaj można by było poświęcić znów chwilę czasu. Wielu zapewne z was ma prawo jazdy, jeździ sporo samochodem, czy czasami od czasu do czasu. Jak łatwo jest zboczyć z drogi, to wcale nie oznacza, że trzeba bardzo ostro skręcić kierownicą. Po prostu czasami niektórzy kierowcy trzymają kierownicę i troszeczkę im się zasypia i oni wcale nie natychmiast wpadają gdzieś do rowu. Samochód tak delikatnie zjeżdża, jeździ po asfalcie, czy teraz mamy te drogi szybkiego ruchu ze specjalnymi paskami, które grają, żeby się obudzić w razie czego. Po prostu zbaczanie z drogi jest bardzo delikatnym procesem. I autor tutaj używa tego najbardziej łagodnego, pierwszego ostrzeżenia kierowanego do ludzi wierzących. Bądźmy ostrożni, zwracajmy uwagę na to, cośmy słyszeli, bo zboczyć jest bardzo łatwo. A trudno to zauważyć, że się zbacza, że się zjeżdża z drogi. Jest to jak gdyby taki to pierwsze ostrzeżenie, jak gdyby taki pasek, który zaczyna grać. Ludzie, nie wracajcie do judaizmu. Nie udawajcie, że Chrystus nie jest już dla was Zbawicielem. Nie wracajcie do składania ofiar w świątyni. Nie róbcie tego wszystkiego. W Chrystusie mamy zapewnione zbawienie. Ci, którzy zajmują się duszpasterstwem, wiedzą doskonale, że grzech czy upadek człowieka, chrześcijanina, nie dzieje się tak, że dziś gorliwy, a jutro tragedia. To się nie dzieje w ciągu jednego dnia. To się nie dzieje często w ciągu jednego tygodnia. To się nie dzieje w ciągu miesiąca. To czasami są lata, kiedy człowiek powolutku zaczyna stygnąć. On dalej jest w służbie, dalej przychodzi uśmiechnięty, dalej można być w pełni życia. Wydawać by się mogło, o fajnie, tyle już lat i nie ma z nim żadnych problemów. Oby tacy wszyscy byli. No, ale Bóg patrzy inaczej. Cytowałem wam za pierwszym razem list do Efezjan, ten z objawienia Jana. No, oni wszyscy pracowali, podziwu godni byli, ale w jednej dziedzinie zboczyli z drogi, nawet nie zauważyli, kiedy oziębli w pierwszej miłości. Wszystko inne dalej robili, wszystko dalej było wykonywane. Więc zbaczanie z drogi jest bardzo takim trudnym do zauważenia symptomem, ale jego konsekwencje są takie, że nie osiąga się celu. I tutaj chcę bardzo wyraźnie od razu podkreślić, że list do Hebrajczyków jest listem, który bardzo jednoznacznie podkreśla i ostrzeżenia są kierowane do nas wierzących, bo można nie osiągnąć celu. Ja wiem, że dzisiaj są tacy głosiciele i to się coraz bardziej upowszechnia. Drukowane są książki i kasety i można oglądać różnego rodzaju wykłady w kontekście takim. Zbawiony raz, zbawiony na zawsze, nic ci już nie grozi teraz. Bóg przebaczył ci wszystkie grzechy i ty się już teraz niczym nie musisz martwić. Teraz już możesz żyć tylko jak chcesz, a wszystko Bóg załatwił, bo no, za które grzechy Chrystus nie umarł? Za grzechy całego świata umarł. I w związku z tym dowody są takie. List do Hebrajczyków jednak troszeczkę mówi hola, hola, spokojniej, uważajcie, bo można zboczyć z drogi. A następne będą już coraz mocniejsze, aż pojawi się takie, które mówi, że gdy się odpadnie, to w zasadzie nie ma z powrotem już możliwości wrócić. A więc ta progresja tych ostrzeżeń jest bardzo istotna, która się pojawia tutaj w liście do Hebrajczyków. Jest kontrast pomiędzy zakonem i Ewangelią, abyśmy nie zbaczali z tej drogi Ewangelii, która została teraz nam przekazana przez Pana Jezusa, przekazana przez tych, którzy słyszeli bezpośrednio i my teraz za nią
ponosimy odpowiedzialność. To są grożące konsekwencje i to są konsekwencje nie do uniknięcia. Teraz, gdy słyszeliśmy Ewangelię, tym bardziej nie ujdziemy cało, lekceważąc jej przekaz. Jest to bardzo istotne, abyśmy mogli zachować w swojej świadomości. Podobne struktury ma jeszcze list do Galacjan. Tutaj chcę podkreślić, przy czym list do Galacjan apostoł Paweł wyjaśnia sens, istotę Ewangelii, istotę dzieła Jezusa Chrystusa, mesjaństwo Chrystusa w chrześcijanom wywodzącym się z pogan. Natomiast list do Hebrajczyków mówi o tym samym, ale do chrześcijan, którzy wywodzą się z judaizmu, o czym też wcześniej już sygnalizowałem. Tutaj podkreślam jeszcze rolę zwrotu, właśnie o czym mówiłem. Pierwsza osoba liczby mnogiej to taki przekaz duszpasterski czy rada, abyśmy razem mogli stać. Powiem szczerze, że wielokrotnie mi to pomagało wtedy, kiedy rozmawiam z osobą, która widzę, że żałuje, że popełniła jakiś zły czyn, coś takiego jest, to nie mówię, ja teraz się pomodlę o ciebie, tylko chodź, będziemy się razem modlić, będziemy się modlić. I dodaję to od razu takiej otuchy. Wtedy zaczynam modlitwę, a ten ktoś czasami nabiera takiej odwagi, że też zaczyna wyznawać to raz jeszcze przed Bogiem i przyjmuje akt przebaczenia przez wiarę i jest pojednanie. Gdyby tylko była recepta, tak jak u lekarza, napisać, wiesz, musisz to wyznać Bogu, pomodlić się, Bóg ci przebaczy, wiesz, On jest wierny, On, jeśli my wyznajemy grzechy nasze i tak dalej, wypisać mu taką receptę i idź teraz do domu, sobie to zażyj, to obawiam się, że nie tak skutecznie by zadziałało, niż gdy w tej pierwszej osobie staniemy i zaczynamy usługiwać. Jest też tutaj jedna, kolejna rzecz. W całym liście nie będziemy widzieć nic ze stopnia najwyższego, jeśli chodzi o przymiotniki. Tylko stopień wyższy. A więc wyższość Chrystusa jest wyższy niż aniołowie, wyższy niż prorocy. Chrystus jest lepszy od Mojżesza, od Jozuego. Chrystus złożył lepszą ofiarę, lepszą, nie najlepszą. Wielu z tych, którzy analizują Boże Słowo, podkreśla, że gdyby było użyte naj, czyli ten najwyższy stopień przymiotnika, że Chrystus jest najwyższy spośród wszystkich, którzy głosili, czy Jego dzieło jest najwyższe, jest to po prostu już takie ultimatywne, kończące. Natomiast stopień wyższy ma taką charakterystykę, to już takie dodatkowe jak gdyby informacje, że on daje taką możliwość, że wszyscy ci, którzy przed nim byli, byli również wartościowi, ale on jest wyższy, on, jego dzieło, jego ofiara jest lepsza, on jest możniejszy. I tutaj mamy takie określenia z listu do Hebrajczyków. Wyższy, możniejszy, znamienniczy, baczniejszy. To takie powiedzmy spostrzeżenia, które się pojawiają z listu. I kończąc wnioski. Bóg jest Bogiem, który mówi do ludzi, do człowieka, a problem człowieka polega, nasz problem polega na tym, by być posłusznym Jego słowom, nie lekceważyć Jego słowa. Bóg mówi przez, jaką rolę w głoszeniu pełnią znaki i cuda, są Bożą pieczęcią, poręczeniem, potwierdzeniem. List do Hebrajczyków i to ostatnia myśl, szczególnie w tej pierwszej odsłonie, w pierwszym rozdziale podkreśla zasadę. Najważniejsze, czy ważniejsze jest, kto mówi od tego, co. To jest oczywiście ważne, co, ale ważniejsze jest,
Kto? Kiedyś to używałem w swoim kazaniu, pracując w FSM-ie, kolega mi mówi, słuchaj, masz wezwanie do dyrektora, bo zdaje się, tam się awans dla ciebie szykuje. Uśmiechnąłem się i myślę, no, co ty mi możesz powiedzieć o awansie, nic mi wcześniej nie mówił. A gdy poszedłem i usłyszałem o tym awansie z ust dyrektora, to zabrzmiało troszeczkę inaczej. Dlaczego? Przecież tu było słowo awans użyte i tu. Natomiast z ich ust to padło. Spadło to z ust dyrektora, a nie mojego kolegi, z którym siedziałem biurko w biurku. A więc kto mówi? Aniołowie mówili kiedyś, aniołowie mówią, inni ludzie mówią, ale teraz kto mówi? Mówi Syn, mówi Jezus, mówi Duch Święty. Warto posłuchać, co mówi, bo to ma głębokie znaczenie. Tak więc to byłoby na tyle dzisiaj. Natomiast następnym razem będziemy mówić o wyższości osoby Chrystusa wobec Mojżesza, ale to będzie, jak słyszeliście, prawdopodobnie za 2 tygodnie.